jestem ekspertem. W tym to też. Jaki tatuaż? Minionka. Gdzie robiłeś? Tata mi zrobił. Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest z nami specjalny gość i teraz się przedstawi. Cześć, nazywam się Artur Mikołajczewski. Jestem mistrzem Polski, byłem mistrzem świata i aktualnie przygotowuję się do Igrzysk Olimpijskich w Rio. Znajdujemy się w klubie grzesieślarskim Gopok Szwita. Rio? W Rio de Janeiro. No dobra, mam pytania. Jak to się stało, że został pan wioślarzem? To się zaczęło w szkole, bo trener w klubie wioślarskim jest także WF-istą. U nas wtedy to jeszcze w gimnazjum było. I po prostu dobrze biegałem na WF-ie i zaproponował mi, żebym przyszedł do klubu. A ja, że lubię zawsze sport, zawsze się łapałem jakieś... Najpierw grałem w tenisa, potem trochę w piłkę nożną, to spróbowałem wioślarstwa i zostałem na dłużej. Ile trzeba poświęcić czasu na ćwiczenia? Bardzo dużo czasu nam to zajmuje. W tym momencie akurat, w którym się znajduję, to przebywam więcej na obozach niż w domu. I praktycznie na tym to polega, że poświęcam cały praktycznie mój czas na treningi wioślarskie, bo gdy jestem na obozie, to jestem tak jakby w pracy. I dziennie to jest 4, jeżeli mamy 2 treningi dziennie, to są 4 godziny, jeszcze jeżeli do tego jest rozruch, to wychodzi 4-5 godzin treningu dziennie. Jaki jest pana największy sukces? Ciężko powiedzieć, bo jest kilka sukcesów, z których się bardzo cieszę i jest też dużo rzeczy, które chciałbym osiągnąć. Dużym sukcesem było Mistrzostwo Świata na czwórce podwójnej w 2012 roku i młodzieżowe wicemistrzostwo świata na dwójce podwójnej wagi lekkiej. Ale też wielkim sukcesem jest to, że udało mi się osiągnąć kwalifikacje na igrzyska i też z tego również jestem dumny. Gdyby nie był pan wioślarzem, kim chciałby pan być? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ zawsze chciałem być kimś, niezależnie co bym robił, zawsze chciałem coś osiągnąć, do czego dojść. Nigdy nad tym się nie zastanawiałem, nie myślałem, kim chciałbym być. Jestem tu, gdzie jestem i jest mi dobrze. Czy często ma pan ochotę zrezygnować z wioślarstwa? Bardzo często. Bardzo często. Ja w przeszłości zdarzało mi się, że już chyba dam sobie spokój, bo bardzo słabo mi szło. Teraz po prostu są to takie chwilowe myśli, że ma się dość przy ciężkim treningu. No ale trzeba jakoś cały czas trenować i robić, dążyć do tego, co się postanowiło. Jakie ma pan hobby poza wiosłami? Różne hobby. Lubię dobrą muzykę, dobrą książkę poczytać, ale lubię też wszystko, co jest związane z ruchem i ze sportem. Więc lubię też pograć w piłkę, albo ostatnio też zająłem się trochę, zacząłem grać w tenisa. Nie mam jakichś konkretnych takich jednych hobby poza wiosłami. Wszystko, co mi się podoba, to staram się to realizować w jakiś sposób. A ulubiony zespół muzyczny? Nie mam ulubionego. Lubię szerokie horyzonty, mam i lubię i dobrą muzykę rockową, i dobrą muzykę hip-hopową, rapową. Także, ale bardzo lubię na przykład Perfect, jest bardzo fajnym zespołem, który lubię słuchać. Kim można być w przyszłości, gdy się jest wioślarzem?
kim się zechce, można zostać. Na pewno ukierunkowane jest wtedy, że można zostać trenerem lub jakimś działaczem w sporcie, jeżeli się osiągnie jakieś wysokie wyniki i do tego skończy jakąś dobrą szkołę. Ale tak naprawdę kończąc wieślarstwo, ma się wielki bagaż doświadczeń, dobrą szkołę, dobrą dyscyplinę, także można się zostać kim się chce, wystarczy chcieć. A pan kim zostanie? Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym na razie. Na razie mam swój cel, a co będzie potem, to zobaczymy. Kim chciał pan być, gdy był pan dzieckiem? No dzisiaj nie wiem, kim chciałbym być. Ale jak byłem dzieckiem też, to jedyne co miałem, tak jak już wcześniej powiedziałem. Nieważne kim bym był, zawsze chciałem coś osiągnąć, do czegoś dojść i po prostu nie mieć przeciętnego jakiegoś ustanowionego życia, że rano do pracy, po południu do domu i tak dalej, tylko coś innego. Coś innego, zawsze byłem inny, mi się wydaje i dlatego tutaj jestem. Cały czas wiosłuję i trenuję. Jak to się stało, że został pan wioślarzem? To już było! Oto znajdujemy się w hangarze klubu wioślarskiego w Kruszyce. I tutaj mamy moją jedynkę, na której zdobywałem m.in. Mistrzostwo Polski. Więc tak. No tutaj mamy, tu już dotykasz właśnie wózek, się pytałeś, co to jest. Na tym siadamy. Tu wkładamy buty, mamy, wkładamy nogi tutaj sobie i pracujemy całym ciałem. Najpierw nogi, potem ręce, potem tutaj, pupa. Tutaj wkładamy wiosła. Na razie nie możemy pokazać, pogoda nam nie pozwala. Ale tutaj wkładamy wiosła i wiosujemy. Chciałam to zobaczyć. Wow. Proszę. Ale fajne, do pupsi. Maska Supermana, maska Supermana, maska Supermana, maska Supermana, maska Supermana, je! Co? Fuuu! Spocone pupie. Ale to nie są od pupy? Od pupy wszystko. Matko jedyna! Nie ma żadnego od... nie pupy. Ja sobie maskę założył. Tamto też? Jeszcze pani młodzina, bo przechodzę z dwójka. Ale tutaj u nas trenuje jedna osoba niepełnosprawna. I to jest jedynka dla osoby niepełnosprawnej. Więc tutaj wtedy bez nóg, nie bez użycia nóg. Ręce tu tylko. Tutaj ma takie... A jakie są pana największe rekordy? No, na dwójce podwójnej wagielekiej, w której startuję, najszybciej popłynęliśmy 6 minut 17 sekund na 2000 metrów. To było na Pucharze Świata Witon w 2013 roku. No, a rekord świata wynosi 6 minut i 5 sekund, więc jeszcze trochę brakuje. Trzeba popracować. Aha, a ile trzeba przepłynąć na takim tym... No takiej łódce? Wszyscy mówią, że to jest kajak, a to jest łódka. Łodzi. Idziemy ją z kajakiem. Na takiej łodzi, na regatach, 2000 metrów zawsze się ścigamy. 2 kilometry. A czy ciężko jest, czy lekko, czy nudno? Bardzo ciężko. A nudno? Bardzo ciężko, no, nie jest nudno, na treningach jest nudno, ale na zawodach nie jest nudno, fajnie jest. A tutaj jest jezioro Gopło i tutaj pan zawsze ćwiczy. I zrobię kaczek. No tu właśnie Jasiu jest na ergometrze wieślarskim, na którym spędzamy większość czasu podczas tego, gdy jest zimno i nie możemy schodzić na wodę, tak jak teraz. Na ergometrze wieślarskim aktualnie jestem rekordzistą Polski i mistrzem Polski na 2000 metrów, czas 6.07. Jest to maszyna bardzo ciężka, na której hektolitry potów wieślarze tracą, przygotowując się do kolejnego sezonu.
Ale również latem też pływamy na ergometrze, kiedy są trudne warunki, gdy wieje wiatr, gdy pada deszcz lub trzeba zrobić jakiś ciężki trening. Także to jest nasz przyjaciel i wróg jednocześnie, o którym się ciężko męczymy. Może mogę ci pokazać, jak się powinno wiosłować, a potem ty spróbujesz sobie zawiosować tak, jak trzeba, co? Ja mam dżinsy, ale mam nadzieję, że... Ja mam dżinsy, mam nadzieję, że uda mi się poprawny ruch wykonać. A ty możesz na drugim. A więc wkładamy sobie nóżki tutaj. Możesz sobie tam dopasować, chyba masz, będziesz miał dobrze, zaciągnąć sobie. Ci pomogę, poczekaj. Co? A jak to się zaciąga? Bo ja chciałam tak. Pokaż, weź na chwilę nogę, wciągnij na sekundę. Tak jak teraz, wkładasz nogę. Tu zaciągamy, nie za mocno. Wyciągnij nogę. Dobra, wkładasz nogę. Ja ci podaję rączkę. Da, zrobiliśmy cię trochę lżej. Tutaj ustawiamy sobie, jak mamy ciężko, czy jedziemy z wiatrem, czy pod wiatr. Ja teraz u tobie ustawiłem, żebyś miał z wiatrem, będzie trochę lżej. Ja sobie ustawiam tak trochę... Trochę, żeby było pod wiatr. No i teraz z tej pozycji startują nogi, potem tułów i ręce. Potem ręce odciągają, odprowadzasz ręce. Najpierw ręce, nogi prosto i podjeżdżamy. I nogi, ręce do siebie, od ręce do przodu z powrotem. I podjeżdżamy. No, nawet ładnie ci to wychodziło. Pod wiatr chcesz mieć? No. To ci ustawię pod wiatr. Czujesz różnicę? O, super. Masz, wyciągnij jak najwięcej wad, masz 53 na razie. No, z całej siły teraz. Ostatnie trzy chwyty. Raz, dwa, trzy. No, 68 wat. Jak na twój wiek, to całkiem nieźle. Poproszę na najmniejszy. Podoba ci się? No. Bo będziesz miał syna wioślarza. Podjeżdżaj, podjeżdżaj, całkiem podjedź i wykorzystaj nogi. Wykorzystaj nogi i dociągnij ręce. I ręce odprowadź. Jak tu masz tak, to najpierw wrócisz tu, dopiero podjeżdżasz. Już nie chcesz. W kurce jesteś, zgrzałeś się trochę. Tu jest cieplej. A musisz mieć zapięte, bo wylecisz z wózka. Wiesz? Leci od... Co? Typowy trening wioślarski. Na pracę nóg. Musisz się wybić i spaść na ten talerz. Żeś nie spadł. Czekaj. Przybliżę ci trochę. No. Teraz powinno być lepiej dla ciebie. Wybij się jak najwyżej. I trzymaj się wózka. Wózka, nie tu. Tutaj. Tego tak się złap, żebyś z tego nie spadł. Super, chyba czuję, że kiedyś przyjdziesz tutaj chyba potrenować. Ja sobie muszę tutaj zapisać.
A ulubiona bajka? Bajka? Bajka! Ulubiona bajka? Nie bajka. Bajka. Bajka! No kurczę, nie wiem, jaka jest moja ulubiona bajka. A film? Musiałbym się zastanowić. A film? A film? Nie wiem, czy ktoś ci to mówi. Pulp Fiction? Quentina Tarantino? Trochę podrośniesz, to możesz obejrzeć bardzo. A Gremliny pan oglądał? Coś mi to mówi, ale chyba albo nie oglądałem. Albo Critersy? Chyba nie, nie moja epoka. Kiedyś pamiętam, oglądałem za dzieciaka... A Minionki? Słucham? A Minionki? Też jestem za stary na takie bajki. To są bajki, które wyszły jakoś chyba niedawno, bo nie znam. Ja pamiętam Reksia, pamiętam Kubuś Uszatek. Takie bajki były kiedyś. Kubuś Uszatek? Z dużymi uszami? Także nie orientuję się teraz w bajkach, co się dzieje w bajkach. Niestety. Dziękuję za program. A ja dziękuję za wywiad. Do zobaczenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piątka. Albert, wychodzimy!